Bostonu w Melbourne, Kubica i zespół Renault odnieśli swój największy sukces w tym sezonie. Na pierwszym zakręcie było dosyć ciasno. Widziałem, że będzie ciasno, jeśli chodzi o Alonso i Batona. Udało się ominąć ich stłuczkę. Dobry pit stop, chociaż Baton nas trochę wyprzedził, jeśli chodzi o ten wyścig, o zjeżdżania. Wyjechałem na slickach, on już był chyba kółko, tak bodajże kółko na nich. Wiedział dokładnie, gdzie jest przyczepność, gdzie nie. Ja niestety jechałem te wszystkie zakręty pierwszy raz. Trochę opony się ślizgały. Musiałem blokować Hamiltona, czy blokować. Musiałem utrzymać dobry rytm i bezbłędnie jechać, żeby Hamilton mnie nie wyprzedził, który jest bardzo szybki. Atak Hamiltona, nie, wie, że tutaj Kubica nie zostawi mu pola do manewru. Hamilton atakuje Kubicę, nie, obronił się Robert. Piękny wyścig jedzie Polak, piękny wyścig jedzie Kubica. John Travolta wymachuje Batona, no i Travolta macha Robertowi. Robert Kubica, drugie miejsce w Grand Prix Australii. Drugie miejsce niespodziewane wreszcie, ponieważ w Australii sądzę ostatnie dwa lata podium nam uciekło przez wypadki, tym razem szczęście nam dopisało.